Witajcie kochani, z tej strony wróżka Kalina. Chciałabym dzisiaj wywróżyć Wam kartę dnia na 1 czerwca na wszystkich znaków zodiaku. Co Wam tam karty podpowiadają na ten dzień. Również chciałabym Was serdecznie zachęcić do zadawania mi pytań, ponieważ chciałabym stworzyć filmik na odpowiedzi na te Wasze pytania na YouTubie. Koszt jednego pytania to 5 zł, także myślę, że warto, jeżeli Was jakieś pytania tam nurtują, zastanawiacie się, to warto wiedzieć, co karty Wam podpowiedzą w tej sprawie. Także będę czekać i serdecznie zapraszam. Dobrze, to teraz oczyścimy karty Tarota i zobaczymy, co wszystkie znaki zodiaku jako z karta dnia na 1 czerwca dla Was 2020 roku. 1 czerwca 2020 roku, karta dnia. Dobrze, baranki, byki, bliźnięta, raki, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik i rybcie. Dobrze, tutaj przesuniemy sobie, o. Dobra. No to tak, baranki. Baranki widzę tutaj, będą 1 czerwca gdzieś podróżować, będą wpadać na nowe pomysły, będą chciały odkryć jakieś nowe może krainy, może jakiś wyjazd będzie, jakaś wycieczka lub, nie wiem, może do nowego miejsca pracy będziecie się udawać, gdzieś za granicę, lub jakieś będą spotkania z przyjaciółmi i będziecie na niej jechać, będziecie może podróżować autem, pociągiem, no nie wiem. Możecie się na przykład mieć natchnienie na jakieś nowe pomysły, które będziecie chcieli zrealizować i będziecie się musieli wybyć z tego powodu. Będzie to karta też zastanowień nad różnymi sprawami swojego życia. Także tak to wygląda na 1 czerwca. Może być to właśnie tak różnie z tymi barankami. Mogą coś zaczynać nowego i zastanawiać się, czy to im wyjdzie. Ale tutaj głównie będą podróżować baranki 1 czerwca. Gdzieś po coś, na jakieś spotkania. Tak mi się wydaje. Dobrze, przechodzimy do byków, karta dnia dla byków. No i 1 czerwca będą coś byki pracować. Będą pracować może nad samymi nad swoim wewnętrznym ja, nad samym sobą. Może mają coś do przepracowania w ten dzień. Również pracy myślę, że będą tam wykorzystywać swoje umiejętności, żeby wszystko dobrze wyszło. Będzie to taki dzień pracy, zastanawiania się, myśli. Również możecie analizować różne rozwiązania, czy to jest dobre. No i też kreowanie swojej przyszłości, żeby to, co robicie, przyniosło jakieś tam owoce. Może i finansowe, tak myślę tutaj. Dobrze, bliźnięta. Bliźnięta tutaj będą radosne, będą cieszyć się, myślę, z dnia dziecka. Tu są takie osoby, które mają dużo natchnienia, będą miały 1 czerwca. Będą myślały pozytywnie, z energią, do przodu, jak to mówią. To jest taka niedoświadczona osoba, ale mająca swoją intuicję, przeczucia. Osoba, która jest szczęśliwa i idzie do przodu. Tak mi się wydaje. Jako taki młody, wewnętrzny duch, ale z dużą energią i pozytywnym nastawieniem. Tak. I tutaj by były raczki. Raczki będą 1 czerwca. Bardzo takie ostrożne nad tym, co robią. Również będą
zaczynam się zastanawiać nad intencjami różnych osób względem nich, myślę, że doświadczenia z przyszłości wykorzystacie, bo może, nie wiem, spotkacie jakichś nowych ludzi, znajomych, może ktoś będzie w pracy z innego środowiska, jakaś nowa osoba i będziecie się może przyglądać tej osobie ze stoickim spokojem. Tutaj, nie wiem, mogą być jakieś spotkania z naszymi po prostu matkami. No w końcu Dzień Dziecka, także no może być taka sytuacja, bo tutaj widzę, może właśnie ta mama da nam jakiś drogowskaz, wskazówkę w naszym życiu, którą wykorzystamy. Dobrze, teraz lwy. O, tutaj lwy i akurat nie karta mocy, czyli pod nich. No tutaj wydaje mi się, że 1 czerwca to wy będziecie silną osobowością, będziecie dominować, będziecie mieć dużo energii do działania, będziecie wykorzystywać swoją moc, która jest bardzo potężna. Możliwe, że nie wiem, w jakim związku czy w jakiejś relacji będziecie wy przeważać, będziecie silniejsi, będziecie na przykład kierować kimś, żeby zrealizować swoje własne cele, bo jesteście tutaj ogniści, pełnych różnych macie pomysłów, ale ktoś wam na przykład musi pomóc też w tym, a wy będziecie nim sterować tak, żeby wszystko się dobrze udało dla was. No i co tutaj? Myślę, że no, będzie karta fajna. Dobry będzie to czas 1 czerwca do realizacji różnych działań, podejmowania decyzji. Także myślę, że tak się to będzie kreować. Tutaj panny będą 1 czerwca się zastanawiać, czy może na przykład no, coś jej się nie udało, coś wam się nie udało i będziecie tak jakby, ojej, no szkoda, że mi nie wyszło. No, jakaś taka fajna opcja była. No mam tutaj niby 3 różne opcje. Jestem zadowolona, szczęśliwa, no ale ta czwarta jest taka, no, kusząca i jest tak daleko, niby tak blisko, tak daleko i nie mogę dosięgnąć tego, co chcę. Nie wiem, żeby bardziej być bogatszym, czy może jakiś nowy partner, no, nie chce się z nami spotkać, umówić, a my bardzo chcemy i ktoś nam się podoba, ale nie jesteśmy go w stanie przekonać i trochę ubolewamy nad tym i myślimy. Może nie widzimy tego, co mamy koło siebie. Może to wcale nie jest nam potrzebne. To będzie taki dzień zastanawiania się nad przyszłością, co mamy, co byśmy chcieli mieć, co jest dla nas możliwe, a co no niestety nie. Także tak to będzie wyglądało dla panien. Tutaj mamy wagi. Wagi drogie. Wy tutaj będziecie działać. Wy jesteście tego dnia tacy, że jeżeli nie spróbujecie, to będziecie później tego żałować. Kto nie ryzykuje, ten nic nie ma, jak to mówię. Będziecie w tym nie może ryzykować. Troszkę będziecie mieli ludzi pod tak zwanym no, pantoflem, wszystko na waszych zasadach. Jeżeli nie, to będziecie się trochę burzyć. Tak mi się wydaje. I tak będzie z tymi wagami 1 czerwca. Znowuś skorpiony. Skorpiony 1 czerwca będą spotykały ludzi i będą tak dawać coś od siebie i też brać od kogoś. Tak jakby, nie wiem, wymiana, jakieś prezenty, może być jakieś spotkanie na przykład na 1 czerwca i ktoś wam zrobi niespodziankę, jakieś przyjemne zdarzenie. Wy będziecie radośni, jak ktoś na przykład wam da prezent. Możliwe tu jakieś finansowe, nie wiem, coś z losu
Wam będzie chciało dać, że tak powiem, pieniądze, może jakiś szczęśliwy los na loterii, będą miały skorpiony, może poznacie jakieś osoby, co Wam dadzą jakąś wskazówkę, nie wiem, czy nowa praca, dostanie nowej pracy, może ktoś odezwie CV wysłanego. Tak myślę, że to będzie na takiej zasadzie, albo wymiana uczuć. Będziecie, jakby partner będzie wam, was darzył tym samym, co wy jego. Może to być i takie coś. Także 1 czerwca będzie super, myślę, dla skorpionów. Przechodzimy do strzelców. Strzelce 1 czerwca widzę tutaj wewnętrzną radość, spokój, ostoję. 1 czerwca będziecie się na przykład cieszyć w gronie rodzinnym, tym co macie. Macie już naprawdę dużo. Będzie to czas radości, samozadowolenia. Możecie realizować same siebie, bo wszystko się spełni, czy to pod względem zawodowym, czy miłosnym. Możecie komuś składać jakieś oferty, żeby dalej na przykład związek poszedł, prawda, w lepszym kierunku. Także myślę tutaj, że dla strzelców będzie to pozytywny dzień 1 czerwca. Będziecie mieli różne po prostu pola do popisu, będziecie mogli kreować to, co chcecie. Tutaj koziorożec. Koziorożec będzie miał dużo miłości 1 czerwca. Myślę, że tutaj może być romans, fajne spotkania. Również będzie takie jakby wasz wewnętrzny duch. Nie wiem, będą takie sytuacje, że będziecie natchnieni pozytywnymi uczuciami, emocjami, miłością. Może nie wiem, ktoś z rodziny odda wam tą miłość rodzicielską na przykład. Będą to spotkania bardzo przyjemne, gdzie poczujecie no, taką więź rodzinną, bliską. Nie wiem, czy to z ojcem, czy z matką. Ale też mogą być jakieś na przykład lekkie coś tam niedomówienia. Może coś tam troszkę ktoś wam coś złego powiedzieć, jako ta trzecia osoba. No, tutaj musicie uważać, bo może być i to fajny dzień dobrej energii, ale też może ktoś tutaj coś pomieszać i was po prostu lekko skłócić jako trzecia osoba, bo będzie trochę nieszczęśliwa, że nie wiem, widzi taką miłość, trochę jakiejś zazdrości może być, czy to w pracy, czy w miłości między partnerami, jakąś osobę. Także tak to mi się kreuje na tego 1 czerwca. Dobrze, wodnik. Tutaj wodnik widzę, że będziecie wykorzystywać swoją intuicję, wewnętrzne ja. Będziecie wykorzystywać swojego ducha, doświadczenia do różnych celów, do kształtowania siebie, samorealizacji. Będzie to pozytywny dzień dobrych zdarzeń, emocji, szczęścia i radości. Tutaj następna karta to jest 9 denarów. Myślę, że 1 czerwca możecie wykorzystać dla siebie. Może gdzieś pójdziecie w jakieś fajne miejsce. Zadbacie o swoje ciało. Po prostu, o które nie mogłyście zadbać do tej pory. Spotkania w gronie rodzinnym, ze znajomymi. Jeżeli coś będziecie tworzyć, nowego kreować, to wam się to spełni. Także tak to widzę dla rybek. Myślę, że dla niektórych no, będzie to pozytywny ten 1 czerwca, dla niektórych takich znaków pełnym przemyśleń, różnych doświadczeń. No sami zobaczycie, jak to się sprawdzi.
wykorzystujcie moje podpowiedzi i jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tutaj filmiku i dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.